Cześć, dzieciaki! Och, spójrzcie, jestem dzisiaj z wizytą u Peppy. Obiecałam jej małą pomoc. I może dołączycie do nas? Byłoby to całkiem miłe. Jeśli chcecie do nas dołączyć, pamiętajcie, by zostawić łapki w górę. Wtedy wiemy, że jesteście chętni do zabawy. W takim razie lecę szybko pomóc Peppie, bo już dosyć długo na mnie czeka. Jestem bardzo ciekawa, co tam dla mnie ma. Och, witaj! Bardzo się cieszę, że do mnie przyszłaś. Wiem, że tak dzwoniłam w ostatniej chwili, ale sama się tego nie spodziewałam. No dobrze, ale powiedz mi, czego się nie spodziewałaś, bo nie mam pojęcia, o czym do mnie mówisz. No dobrze, tylko pamiętaj, nikomu o tym nie mów. Musisz mi to obiecać. Obiecuję, masz u mnie, to jak w banku, słowo harcerza, że nikt się nie dowie o tym, co chcesz mi powiedzieć. No dobrze, w takim razie nadstaw dobrze uszy, bo nie będę mogła tego mówić drugi raz. No dobrze, w takim razie nikogo nie ma? Nie ma, to mogę mówić. Ostatnio kontaktowały się ze mną minionki i mają do przechowania jakąś ważną paczkę. Nie wiem dokładnie, o co chodzi, ale jest to bardzo ważna przesyłka i ktoś musi ją pilnować. Poprosili mnie o małą pomoc, dlatego właśnie ja zadzwoniłam do ciebie. Wiesz, we dwójkę zawsze raźniej. Rozumiem. To mogłaś mi od razu mówić, ale to wydaje się bardzo poważne, a wspominali, co to jest za przesyłka albo paczka? No wiesz, bo jeżeli będzie bardzo duża, to ciężko będzie ją ukryć, a jeżeli malutka, to bardzo łatwo. Nawet będzie można wtedy ją zgubić, więc wspominali coś o tym, czy po prostu powiedzieli, że przyjdą i zostawią tą paczkę? No właśnie, nie wspominali o tym za dużo, dlatego troszkę bałam się być sama i zadzwoniłam po ciebie. Spójrz, już idą, zaraz się wszystkiego dowiemy. Och, zaczynam się przez to wszystko denerwować. Witajcie, kochane. O, myślałam, że będziesz tylko ty, Peppo. No, poprosiłam koleżankę o pomoc. No dobrze, w takim razie już wam daję przesyłkę. Odbierzemy ją jutro rano, dlatego jest bardzo ważne, żeby była, no, bezpieczna przez te najbliższe 24 godziny. Najlepiej jakbyście nie zaglądały do środka, no bo wiecie, jak to jest. Wolałbym, żeby nic tej paczce się nie stało. A zresztą, zaraz, gdzie ona tu jest? Już po nią idę. Spójrzcie, nie otwierajcie jej. Wiem, że ciekawość jest bardzo silna, ale zrozumcie, że to dla każdego z was, dla waszego dobra, no bo nie chcemy żadnych wypadków. Macie miejsce, żeby ją schować, mam nadzieję. Nie jest zbyt duża, więc to nie powinien być problem. Więc tak, wy ją schowajcie, a ja się dam jutro znać i wtedy ją odbiorę. Dzięki za pomoc! Faktycznie nie jest za duża, ale bardzo ciężka. Próbowałam ją podnieść. Zresztą sama spróbuj. Ojeny, nawet nie podniosę. Może we dwie damy radę? No, strasznie ciężko idzie. Właśnie widzę. Więc może... nie damy rady jej wnieść nigdzie na piętro. No, to byłby problem. Dlatego niech zostanie na ziemi. W ten sposób my będziemy mieli do niej dostęp, a przy okazji, no wiesz, łatwiej ją gdzieś przesunąć niż podnieść. Ho, w kuchni jest dosyć ciasno, tutaj może się nie zmieścić, poza tym mogłoby jej się coś stać. Nie, kuchnia to niedobry wybór. Musimy znaleźć jakieś inne miejsce na tą paczkę. Och, tak. To jest właśnie to. Nie będziemy musiały jej podnosić, a się na pewno tam zmieści i mało kto tam zajrzy. Schowajmy ją pod łóżko. Wtedy na pewno nic jej się nie stanie, a ja będę miała spokojną głowę. No i gdy przyjdzie minionek, bardzo łatwo będzie ją wyjąć. Och tak, w takim razie musisz mi pomóc. Hej, gdzie jesteś? Już jestem. O! Ej, chcesz ją schować pod łóżko? To genialne!
teraz musimy tylko ją tam wepchnąć. Och nie, nie mieści się, jest troszkę za wysoka. Nie ma takiej rzeczy, na którą by się nie znalazło rozwiązania. Musimy odrobinę podnieść łóżko, wtedy się na pewno wszystko zmieści. A jesteś tego pewna? Warto chociaż spróbować, wtedy się nigdy nie dowiemy. Masz rację, w takim razie do dzieła. No dobrze, musimy ją podnieść delikatnie. O, przewróciłam się, jest mi to za ciężkie. Ale spójrz, nawet nie widać, że łóżko odrobinę jest w powietrzu. Hurra, przybij piątkę. Super współpraca. No, dokładnie. Czyli teraz musimy tylko poczekać do jutra, aż wróci minionek. Może zrobimy jakieś dyżury? Nie mówi się dyżury, tylko objąć wartę. Oj, Peppo, musisz się jeszcze troszkę poduczyć, ale to nic. W takim razie ja jestem pierwsza, ale czy wiesz, to nie będzie trochę podejrzane, jak będę ciągle tutaj tak stała i czatowała? No bo gdy każdy się domyśli, że coś ukrywam... Oj, masz rację, kochana. W takim razie bądźmy tu we dwie. Jak sobie tu usiądziemy i na przykład w coś zagramy, wyjdzie to tak bardziej naturalnie i wtedy nikt się nie zorientuje, że przy okazji pilnujemy paczki. To będzie super pomysł, bo zobacz, będziemy pilnować i przy okazji się dobrze bawić. A o to przede wszystkim chodzi. Więc jak? Myślisz, że taki pomysł przejdzie? Peppo, ależ oczywiście, zresztą z wielką chęcią. Nie wyobrażam sobie siedzenia kilka godzin i tak wiesz, pilnować to, tak ani nie możesz nigdzie pójść, ani nic. To byłoby straszne. Ojejka, jak ten czas szybko leci. Przecież przed chwilą było wczoraj i przed minionek, żebym pilnowała tej paczki, a już jest ranek. Ojejka, ale nie przemyślałam tego. Przecież nie powiedział dokładnie, o której przyjdzie. Czyli musimy tutaj być cały czas i czekać na minionka. Peppo, już prawie południe. No i nadal nie ma minionka. Naprawdę zaczynam się denerwować. No bo wiesz, tej paczki nie możemy tu trzymać przez całą wieczność. Poza tym pod łóżkiem nie jest zbyt bezpieczna, jeśli chodzi o przetrzymywanie czegoś przez dłuższy czas. Mam nadzieję, że minionek niedługo się pojawi i ją odbierze. Przez to wszystko zaczynam się już trochę denerwować. O, cześć Peppo, minionku, nareszcie. Już się martwiłam, że o nas zapomniałeś. Skądże znowu? Nie, miałem drobne opóźnienie, ale... O, po twojej imieniu widzę, że chyba paczka jest bezpieczna. Przynajmniej teraz mogę ją odebrać i pozbawić cię kłopotu. Jeszcze raz dziękuję za to, że ją pilnowałaś. Nawet nie wiesz, jak bardzo potrzebowaliśmy takiej pomocy. Och, no dobrze, ale następnym razem powiedz mi, o której przyjdziesz. Oczywiście, spróbuję być punktualny. A wy, kochani, również wyczekujcie naszego kolejnego odcinka. Do zobaczenia, pa, pa!